Małgorzata Reimer jest kolekcjonerką rozpadu miast. Taka była jej debiutancka Toksymia z 2009 roku. I taka jest najnowsza książka Bukareszt, Kurz i krew sprzed roku, która miała bardzo szeroki oddźwięk, była nominowana do wielu nagród i otrzymała też kilka z nich. Fascynuje Reimer właśnie ten połączenie starej świetności, tradycji, tak jak w Bukareszcie, z rozpadem, który ogarnia właśnie tę świetność przeszłości. Ona zapuściła sondę i Bukareszt stał się takim mikrokosmosem duszy rumuńskiej. Odkryła ten właściwie świat milczenia, odkryła to, że po 25 latach tam nie została wykonana żadna praca świadomości. Reimer jest trochę jak Mariusz Szczygieł, który pojechał do Czech i pokazał im ich samych. Ona tak pokazuje Rumunom Rumunię. Teraz Małgorzata Reimer udała się do Albanii. Ciekawe, jaki świat tam znajdzie.